Dzień dobry. Witamy. Poniedziałek dzisiaj w ogóle jest. Tak. Zorientowałam się teraz. Super. Bardzo fajnie razem z naszymi. Naprawdę. Zawsze jesteśmy w piątki zazwyczaj jakoś tak ten poniedziałek. Ale super, że możemy nowy tydzień zacząć razem z naszymi. Bo my rozpoczynamy już przygotowania do weekendu, skoro my jesteśmy specjalistami od piątków. No a właśnie. A weekend to wyjazd na przykład. Nawet krótki na przykład wakacyjny można na 3 dni wakacje wyskoczyć. Już tuż, bo w piątek zakończenie roku szkolnego. Dokładnie. A na tych wakacjach no, mogą się zdarzyć różne rzeczy. Czasami niefajne. Warto się do tych wakacji przygotować. Rozmawialiśmy dzisiaj pod kątem zdrowia i szczepień, a teraz pod kątem naszych praw i obowiązków, jak gdzieś wyjeżdżamy. No bo zawsze coś się może zdarzyć. No i taka sytuacja przydarzyła się pewnej pani w Egipcie, w hotelu. No właśnie. Doszło do uszkodzenia telewizora. Nie wiadomo w jaki sposób. No, ta pani twierdzi, że Polka twierdzi, że nie dotykała nawet tego telewizora. Mało tego, po jednym dniu zmieniła pokój. I później się okazało, że telewizor jakimś cudem został zniszczony i hotel domagał się od niej no, sporej kwoty, chyba $300, prawda, żeby i pokryć. Wiemy, nie wiem czy $300, ale na pewno część tej kwoty uiściła. I co w takich sytuacjach robić? Jak zorganizowany wyjazd, korzystać z pomocy rezydenta, ale jak jesteśmy na przykład sami, jak sobie radzić, kiedy jesteśmy w innym systemie, trąbią na nas, w systemie prawnym. Myśmy już gości przedstawili pewnie. Przedstawiamy. No to dobrze, przedstawiamy. Marzena German, ekspert rynku turystycznego, witamy serdecznie. I Anna Walkiewicz, adwokat, witamy pani mecenas. Dzień dobry. Co w takiej sytuacji? No, ta pani, no, tutaj jest konkretne zdarzenie, ale takich zdarzeń jest mnóstwo. Mówi, że nie tknęła tego telewizora, oni mówią, pani tknęła. Wzywamy policję, ale jak policję? Ale mało, że tknęła, że upuściła w ogóle, bo on był trochę rozbity. Jakie mamy prawa w takiej sytuacji? No tak, jeżeli jesteśmy na wyjeździe zorganizowanym, to trochę są różne. No też niestety zdarza się czasami tak, że goście rzeczywiście coś psują, coś... nie wiem, baterii w łazience, żeby ktoś mnie potem nie posądził o zniszczenie. Jasne, ale zależy na tym, żeby pozostawić dobre wrażenie. Oni też chcą dbać o to, żeby właśnie nie dochodziło do jakichś takich oszustw, naciągnięć. Tak jak mówię, takich zużyta, są też specjalne ubezpieczenia od nasza takich wycieczka zdarzeń. Też jest ubezpieczona, hotel jest ubezpieczony, prawda? Nasza wycieczka jest ubezpieczona. Mhm. Warto wtedy spojrzeć na przykład w ogólne warunki naszego ubezpieczenia, które jakby... Czyli przed wyjazdem sprawdza się, czy na przykład hotel jest ubezpieczony? Może nie przed wyjazdem. Warto by było również, tak. Albo sprawdzić, zapytać hotel, tego naszego czy na przykład naszego, prawda, rezydenta, spytać dokładnie o szczegóły. Mamy prawo, żeby rezydent wysłał nam dokładne warunki ubezpieczenia, jak i wycieczki, jak i hotelu, żebyśmy zdawali sobie sprawę z naszego... A mamy na elewację budynku, albo który na się buduje. Budowę, właśnie. Na... A oni właśnie mówią, że nie. Prawo tutaj gwarantuje nam wprost roszczenia, których możemy oczekiwać. Ustawa o turystyce mówi o tym, że w przypadku, kiedy organizator wyjazdu, czy też biuro podróży nie wykona w prawidłowo swojej umowy, bądź też wykona w sposób prawidłowy, ale pewne rzeczy jakby w tym hotelu nie spełniają oczekiwań i wymagań, mamy prawo dochodzić zarówno odszkodowania, czyli szkód wszystkich materialnych, ale również zadośćuczynienia. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje wyraźnie, że nasze straty emocjonalne, czyli nasze cierpienie, nasz stres spowodowany tym, że na przykład mieliśmy mieć pokój z widokiem na morze, to było dla nas istotne, a dostaliśmy z widokiem na ścianę, przewiduje, że również za to cierpienie możemy żądać zwrotu kosztów. Nie w Egipcie. Ale zanim, Polska. To ja myślę, że jednak w pierwszej kolejności trzeba pójść do recepcji, pokazać, to was znowu prosimy o to rezydenta. Tu jest jakby przewaga tych wyjazdów zorganizowanych nad organizowanymi samodzielnie, że mamy jednak kogoś, jakiegoś przedstawiciela firmy, który w pierwszej kolejności powinien nam pomóc, a jeżeli już z nim się też nie da z jakiegoś powodu dogadać, porozmawiać, można też próbować po prostu zadzwonić do biura. A jak się nie udało z tym hotelem? Czy przysługuje nam rekompensata? Wracamy do Polski i wtedy tak, prosimy o tak, oczywiście. I najlepiej jest to złożyć niezwłocznie po tym, kiedy dostrzeżemy szkodę, ale mamy na to jeszcze termin 30 dni, jakby po zakończeniu tego wyjazdu, żeby zgłosić do odpowiedniego biura podróży. To jeszcze na koniec. I co jaka jest praktyka? Ile jest takich wniosków pozytywnie rozpatrzonych? To jest właśnie też dobre zagadnienie, bo w sytuacji, kiedy biuro podróży nie spełni terminu, a jest 30-dniowy termin na to, żeby biuro podróży nam odpowiedziało, czy uwzględnia nasz wniosek, czy nie, traktujemy to jako milczącą zgodę. Czyli jeżeli biuro nie wywiązało się z terminu tych 30 dni, uważamy, że zaakceptowało nasze warunki i ma obowiązek zrobić. Poważnie tak jest? Tak. Ale biuro to jest istotne. Miły, pozytywny akcent. Tak, biuro na zakończenie. Proponują coś, jakąś rekompensatę, ale najlepiej to załatwić na miejscu, bo wtedy też można na miejscu dostać... Na... 7 minut, tyleż trwała i kończymy. Bardzo. Bez mam nadzieję reklamacji. Dziękujemy. Dobrego bardzo. Dnia, spokojnego, dziękujemy. Dobrych wakacji, bez jakichś nieprzyjemnych wydarzeń życzymy. Dziękujemy bardzo.